Magdalena Cielecka podsumowała twórczość Patryka: u niego nie zagra? Po prostu nie podoba mi się scenariusz, nawet nie doczytałam go do końca, to nie byle moja bajka. Wcześniejsze propozycje przyjęłam, bo byłam ciekawa wagi i jego metod pracy. Przygotowując do roli policjantki, jeździłam z nocnym patrolem po Ostrowie Mazowieckim. Naoglądałam się takich rzeczy. Ze skarbczyk aktorski mam napakowane na lata, powiedziała w rozmowie z Onetem. W dalszej części rozmowy wyznala, że nie wie, czy Patryk Waga się na nie obraził. Pozwoliła sobie także na małą uszczypliwość w jego kierunku. Mówiąc zupełnie szczerze, nie pamiętam, odpowiedziała na pytanie, czy Waga już nie zadzwonił. Poznałam ten świat, dobrze wspominam to spotkanie, ale nie jest to reżyser, z którym chciałabym rozwijać wspólna przygoda reżysersko-aktorska, jak w teatrze z Krzysztofem Warlikowskim czy niektórymi twórcami filmowymi, dodala.